Dzień dobry Państwu. Paweł Lenarczyk, przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa. Jestem z Pawłem Nowocieniem, z którym organizowaliśmy wspólnie Komisję Zielonego Ursynowa, która spotkała się na Kłobuckiej, żeby rozmawiać o Państwa problemach. Bardzo udana komisja z dwóch powodów, ponieważ mogliśmy zostawić temat miejskim biurom, które mam nadzieję, że mają na czym pracować, ale też udało nam się uzyskać konkretne deklaracje ze strony miasta. Najważniejszym osią problemu to chyba komunikacja. Poprawa częstotliwości jazdy linii 165. Mówiliśmy o tym, że również musi być ta linia dobrze skomunikowana z takimi liniami jak 193, żeby można było lepiej się przesiadać, czy chociażby pomysł, który padł na komisji, żeby można było zrobić linie łączone, czyli chociażby 331, która będzie jechała z Wilanowskiej w kierunku Poleczki, a później będzie zamieniała się na linię 165, która będzie jechała ulicą Kłobucką w kierunku Wilanowskiej. Kolejnym tematem, którym poruszyliśmy na komisji, jest to przebudowa ulicy Kłobuckiej. Dowiedzieliśmy się, że nie ma na tą chwilę projektu przebudowy dla całej. Jest zarys, jak ta ulica ma wyglądać. Miejskie biuro nam podało, że wie, jak będzie dążyło do jakiego kształtu, czyli że mają być ścieżki, że mają być chodniki, że ma być w każdym kierunku po jednym pasie. Będziemy dążyć do tego, żeby poznać informacje na temat wydanych na tą chwilę pozwoleń i umów podpisanych z prywatnymi inwestorami, którzy będą przebudowywać ulicę Kłobucką. Dowiedzieliśmy się też, że na skrzyżowaniu Koprowskiego z Kłobucką powstanie sygnalizacja świetlna, która zostanie zbudowana przez prywatnego inwestora budującego w okolicy budynki. Również w styczniu planujemy wybrać się do Zarządu Dróg Miejskich, który jest jakby gestorem tej ulicy, zarządcą drogi, żeby dowiedzieć się, co oni zrobią, żeby poprawić ulicę. Może się uda coś z chodnikami poprawić. Na pewno też sygnalizowaliśmy, że jest potrzeba uchwalenia miejscowego planu, który jest uchwalany od 2012 roku. Takie kwestie jak budowa pętli autobusowej, ulicy odbarczającej, czy kwestie rezerw edukacyjnych dla tych osiedli powinny zostać zaparkowane w właśnie miejscowym planie. O to apelowaliśmy, żeby został on przyspieszony. Taka interpelacja już została napisana przeze mnie po tej komisji i wysłana do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Od wojewódzkiego konserwatora dowiedzieliśmy się, że dwór na Wyczółkach nadal jest zaniedbany. Została nałożona druga kara, ale w styczniu będzie kolejna tutaj kontrola i dowiemy się, czy ustalenia i wymagania konserwatorskie są realizowane. Tematem, który również poruszyliśmy, jest to chodnik, jakby dojście do PKP Okęcie. Problem został zaadresowany do dzielnicowego Wydziału Infrastruktury, który ma się zająć tym tematem, trochę poprawić te dojście i dojazd do PKP Okęcie. Postaramy się, żeby dostawione zostały latarnie, żeby było bezpieczniej wracać po zmroku. Oraz drugie dojście od strony Bokserskiej, czyli przedłużenie ulicy Komputerowej. Będziemy starać się, żeby coś w tym temacie zaczęło się dziać. Żeby była to ulica odbarczająca. Widzą sami Państwo, że tych tematów jest bardzo dużo. Zasygnalizowaliśmy je. Na pewno będziemy chcieli się jeszcze raz spotkać z tymi biurami. Pewnie za rok i będziemy odpytywali, co zostało zrobione, bo tematy ulicy Kłobuckiej są dla nas ważne, dostrzegamy je i mam nadzieję, że również miasto będzie priorytetowo patrzyło na te tematy. Do części z biur zwrócimy się z pytaniami, żeby udzielili nam informację, co w temacie się dzieje i będziemy Państwa informować. Dziękujemy. Dziękujemy.